Świadczenie 500, możemy powiedzieć śmiało, że było rewolucją godnościową dla polskich rodzin. To świadczenie jest bardzo ważne, ale bardzo ważne są kolejne także wsparcia, które dla Polaków były przygotowane. Czy w czasie COVID-u te świadczenia także funkcjonowały, realizowały jako takie tarcze anty, antykryzysowe. W czasie, kiedy mamy sytuację związaną z wysokim poziomem inflacji, dzisiaj już na szczęście opadającym, to w Wprowadzaliśmy dla Polaków kolejne wsparcia, tarcze antyinflacyjne, różne dodatki, w tym do zakupu węgla i innych paliw. A więc odpowiedzialnie możemy wprowadzić zmianę, nową odsłonę świadczenia 500 plus od 1 stycznia 2024 roku.